Cześć, z tej strony Paweł z kanału Gram to Dam. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na gameplay nowej gry od wydawnictwa Galacta, któremu serdecznie dziękuję za przesłanie tej gry, a mowa tu o grze Kuchenna Gorączka, która już niebawem będzie dostępna w sprzedaży. No więc zacznijmy od tego, co mamy w tej grze. To jest cała plansza naszej restauracji. Tutaj mamy recepcję oraz salę dla gości. Tu jest cała kuchnia, w której będziemy przygotowywać nasze potrawy. Tutaj mamy trzy magazyny. Tu jest nasze biuro. Tutaj mamy czyste talerze. Tutaj mamy brudne talerze. Tu mamy szklarnię, w której będziemy mogli pozyskiwać zioła. I tutaj mamy zaopatrzenie. Jeżeli skończą nam się jakieś składniki, to będziemy mogli je dokupić. Tak jak mówiłem, tutaj mamy magazyny. W tych magazynach mamy dostępne produkty. W każdej części naszej restauracji mamy pola akcji, które podczas gry będziemy zajmowali. Każde pole akcji, które będziemy chcieli zająć, musimy położyć naszą klepsydrę gracza, no i wtedy będziemy mogli wykonać akcję danego pola. Więc tutaj mamy recepcję, czyli będziemy mogli przyjąć nowych gości. Tutaj mamy strefę zbierania zamówień od gości, którzy już są w restauracji. Tutaj będziemy przygotowywali nasze potrawy, natomiast na tych polach akcji będziemy mogli wyciągać produkty z naszych magazynów. Tutaj będziemy mogli zmywać naczynia, tutaj pozyskiwać zioła. Natomiast tutaj nie ma pola akcji, ale możemy postawić tam nieskończoną ilość klepsydr. No i wtedy będziemy mogli pozyskiwać nowe produkty. Tutaj mamy pole akcji, które będzie nam pozwalało naprawić zniszczoną kuchnię albo odblokować drzwi do magazynu, które aktualnie jest nam, dla nas na początku tej rozgrywki niedostępny, a więc musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej odblokować, no bo mamy tam produkty, z których na pewno będziemy chcieli skorzystać podczas gry. Mamy cztery rodzaje gości. Na karcie gości mamy pokazane, na jakich talerzach jakie potrawy mamy wydać, co wchodzi w skład danej potrawy, jakie produkty oraz jakie przyprawy musimy użyć. Natomiast na garnkach mamy oznaczone czas, jak długo muszą się nasze potrawy gotować. Gwiazdki oznaczają ilość punktów reputacji, które otrzymamy za obsłużenie tego gościa. Na prawym dolnym rogu mamy ilość pieniędzy, jaką zarobimy za obsłużenie poprawnie tego gościa. Gra składa się z czterech faz. No i każda faza trwa 4 albo 5 minut w zależności od tego, ile ustalimy na początku rozgrywki. Ja przyjmuję, że moja faza będzie trwała 5 minut. No i postaram Wam się pokazać, jak ta gra będzie wyglądała. Jest to gra przygotowana dla dwóch graczy. No i jak będzie wyglądała, zaraz zobaczycie. No to zaczynamy. No więc pierwszy gracz przyjmie dwóch nowych gości do restauracji. No i żeby użyć po raz kolejny tej klepsydry, muszę poczekać, aż cały piasek się przesypie. Drugi gracz już weźmie pierwszego gościa, którego będzie musiał obsłużyć. No i weźmie dwa talerze, na których będzie musiał przygotować dania. W tym czasie drugi gracz weźmie drugiego gościa, którego będzie musiał obsłużyć. No i ja wezmę jeszcze jednego. W tym momencie już mogę użyć kolejnej akcji, czyli mogę wziąć potrzebne mi produkty. Produkty możemy brać tylko takie, które potrzebujemy do wykonania danej potrawy. Nie możemy wziąć ani więcej, ani dla drugiego gracza, więc musimy pilnować tego, co bierzemy. Drugi. Spróbuję chleb, makaron,
Ten gracz też idzie do magazynu. Tego magazynu potrzebuje dwa chleby. Mamy tutaj też pomoc kuchenną. Jak widzicie, brakło nam produktów, więc z kasy bierzemy jedną monetę. Płacimy za to, aby uzupełnić zapasy. Bierzemy 5 kawałków sera. I teraz ten też bierze ser. Danie ma już przygotowane i zaraz będzie mógł je gotować. Ten bierze również ser, bo zabrakło mu do jednego zamówienia. Drugą klepsydrą idziemy do szklarni, bo potrzebujemy przyprawy. Przyprawy dobieramy tak samo jak składniki, czyli musimy mieć możemy wziąć tyle przypraw, ile jest nam potrzebne, aby skonstruować danie. I w tym momencie, jak dania mamy już przygotowane, to możemy zacząć je gotować. Każde klepsydra pozwala nam na podgrzanie jednej potrawy, czyli żeby użyć kolejnych, musimy niestety już zaczekać. W tym wypadku skorzystamy z akcji biura i odblokujemy nasz magazyn, abyśmy mieli do niego dostęp. Tutaj już nam się jedne potrawy ugotowały, więc możemy zacząć gotować ponownie. Kolejny mamy już tutaj zrobione, więc ten zaczyna piec ostatnią potrawę. Natomiast zielony gracz może przyjąć kolejne zamówienie. Bierze. No, nie ma okrągłego talerza, więc musi iść pozmywać. Zmywać możemy maksymalnie 3 talerze. Od razu je wykorzystujemy. Pomoc kuchenna idzie do nowo otwartego magazynu. Bierze 2 mięsa, by były przygotowane. Potrzebujemy jeszcze 1 chleb. W tym czasie ja pójdę tutaj, usunę znacznik awarii z naszej kuchenki, żebyśmy mieli 4 dostępne, a ten drugi pójdzie kupić 3 przyprawy, które zużyliśmy, abyśmy mieli już na kolejną rundę przygotowane. No i nasz zielony w tym momencie może już zacząć gotować ostatnią potrawę. No i czas nam się skończył. Na szczęście potrawy mamy przygotowane, a więc możemy zacząć wydawać je gościom. No i najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby nie pomylić się podczas tworzenia potraw, bo niestety mamy tutaj presję czasu, musimy się spieszyć, a więc łatwo można się pomylić. Pierwszy z gości chciał maczankę po krakowsku z 2 mięs i sucharka, miało się gotować do 3. poziomu, jest zrobiona, tak więc dostajemy 3 monety. Drugi z gości chciał pizzę margheritę, która składa się z 2 chlebów i sera i musi być na 2 stopniu wysmażenia, a więc zgadza się. Dzięki temu dostajemy kolejne 2 monety. Trzeci z gości chciał 2 potrawy. Jedna składa się z 2 mięs i sałaty. I do tego przyprawy pieprz, sól i bazylię, to się zgadza, 2 poziom wysmażenia. I 2 potrawa to były 2 sery i chleb, jest przygotowane, dzięki czemu dostajemy 5 monet oraz 2 punkty reputacji. Natomiast trzeci z gości chciał 1 potrawę składającą się z sera, makaronu
i sałaty. Jest ona przygotowana, ale niestety ja popełniłem błąd i nie zauważyłem, że chciał ją z przyprawą. A więc niestety jest to niezaliczone. No i potrawa musi być zrobiona od nowa, więc do puli ogólnej odrzucamy wykorzystane składniki. Talerz brudny odstawiamy do kuchni. Te, które już wykorzystaliśmy podczas naszej rozgrywki, składniki odrzucamy, one trafiają do puli ogólnej. Talerze brudne odstawiamy do kuchni i tak przygotowujemy się do kolejnej rundy. Na koniec każdej z rund musimy opłacić naszych pracowników. Za każdą klepsydrę, której używamy w grze, musimy zapłacić 3 monety, czyli w tym wypadku musimy zapłacić monet 15. 5, 10. A że tyle nie mamy, to niestety jeden robotnik będzie strajkował, czyli nie będzie mógł brać udziału w dalszej rozgrywce. No a my przechodzimy do kolejnej rundy. Ten jeden gość, który nie został obsłużony, zostaje do następnej rundy. No i w kolejnej rundzie musimy go obsłużyć ponownie. A więc zaczynamy kolejną rundę. Pierwszy z graczy dobiera dwóch nowych gości. Drugi z graczy już zabiera jednego do siebie. Zabiera dwóch do siebie, no i ten zabiera tego trzeciego. Przygotowujemy talerze, które będą nam potrzebne do przygotowania dania. Niestety jednego talerza brakuje, tak więc będziemy musieli zmyć naczynia. No i dobieramy składniki, aby przygotować potrawę. Jak już mamy przygotowane, dobrane wszystkie składniki, to umieszczamy je na talerzach. Najlepiej dwa razy sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie ułożone, żeby się nie pomylić. Teraz drugi z graczy robi to samo, dobiera. Składniki do swojego dania. Niestety musimy iść jeszcze po przyprawy. I tutaj bardzo ważna jeszcze informacja, że za każdych gości, których przyjmujemy do naszej restauracji, dostajemy jedną monetę, żeby o tym nie zapominać, bo to bardzo ułatwi nam później grę. Musimy kupić przyprawy, bo niestety zabrakło. Gracz zielony już praktycznie kończy obsługiwać swojego gościa i już może zacząć potrawę gotować. Niestety trzeba kupić kolejne przyprawy, które dorzucamy do naszego woreczka. No i jak już mamy potrawy gotowe, to możemy zacząć je przyrządzać. Możemy przyjąć jeszcze jednego gościa do naszej restauracji, więc drugi gracz go przyjmuje i od razu zaczyna go obsługiwać. No i musimy niestety czekać, aż nasze klepsydry, aż cały piasek z klepsydry zostanie przesypany i wtedy możemy zacząć przygotowywać nasze potrawy.
czasami jest to bardzo uciążliwe, bo chciałoby się zrobić wszystko na szybko, ale niestety trzeba czekać. Jak drugi gracz nie ma co robić, to może pozmywać naczynia, aby były przygotowane na kolejną turę. No a tutaj jak już mamy to gotowe, to możemy zacząć przyrządzać. No i w tym momencie nasza tura się kończy. No i sprawdzamy, czy dania zostały poprawnie przygotowane. Pierwszy gość chciał tortellini z pomidorami i szpinakiem. Tak więc mamy marchewkę, dwa makarony i szpinak. Pierwszy stopień wysmażenia, więc się zgadza, więc dostajemy dwie monety. Drugi z gości chciał kalafior zapiekany z makaronem, a więc potrzebowaliśmy ser, makaron, marchewkę i sól. I drugi stopień wysmażenia, to się zgadza, dostajemy trzy monety za to. Trzeci z gości chciał wegetariańską lasagne ze szparagami, więc potrzebowaliśmy makaron, sałatę, marchewkę oraz sól i szparagi. To jest się zgadza, dostajemy za to cztery monety i dodatkowo jeden punkt reputacji. Dzięki temu jednemu punktowi reputacji weszliśmy na nagrody za reputację, więc otwieramy naszą nagrodę. Akurat ta karta pozwala nam na to, że jeżeli będziemy kupowali składniki, możemy zapłacić jedną dodatkową monetę, aby wziąć trzy dodatkowe składniki innego rodzaju, więc nagrody są opłacalne, gdyż możemy dzięki temu dużo zyskać. No i czwarty z gości chciał makaron z pistacjowym sosem. Potrzebowaliśmy ser, makaron, sałatę i pierwszy stopień wysmażenia, dzięki czemu zarobiliśmy dwie monety. No i tak samo jak w poprzedniej części, musimy zapłacić po 3 monety za każdą klepsydrę, więc w tym wypadku 12 monet. 5, 10, 12 monet. No i będziemy mogli przejść do kolejnej rundy. No i tak właśnie wygląda gra w kuchenną gorączkę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę lub subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi gameplayami, nowościami, recenzjami oraz konkursami, które na moim kanale bardzo często będą się pojawiały. Więc dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.